Och, tu czekacie moje włączynki małe, tak? Chodźcie, mam dla was dobrą wiadomość, wiecie? Ja mam dobrą wiadomość. Wasza rodzinka już się nie może na was doczekać. Wiecie, kochane? No wiecie, moje ptaszynki? Że już wcale są podekscytowani, już tylko czekają. No tak. Czekają na was, a wy, moje żabki, macie dzisiaj zieloną noc. Ojej, ojej, ja tego ćwierkania to nie zapomnę nigdy. Przepiękne jest to ćwierkanie. Cudowne, tak. Piękne. Takie moje kochane rybeczki. Będziemy się bawić. Czekajcie, bo nie wzięłam bendeczki waszej. Kochane moje. Takie jesteście piękne i mądre. I kochane, siedzicie zamknięte jak takie lwy w zoo, w klatce. Wiecie, poczekajcie. Już, kochaneczki, czekajcie, tylko wędkę przyniosę. Poczekajcie, oj, no wy mi uciekniecie. Poczekajcie, słoneczka, już, ja już idę. Nie ma, a jest tutaj, jest. Nie wychodzić? Nie, nie, nie. No już ostatni dzień, to już nie wychodźcie, no. Już nie wychodźcie, po co będę was uczyć? No, będziemy się bawić. Tak. Będziemy się bawić, moje kochane. O, wszystko zjedzone. Kotki nie mają co jeść. To ostatni dzień. Tak. Takie fajne słoneczka moje. Moje kochane. Zaraz wam wszystko tu zrobimy. Przygotujemy, książeczki są gotowe, tak? Tylko jedna książeczka jest Lukrecji. To jest ta. Musimy pamiętać, bo Lukrecja ma jutro zabieg. Ja ją rano chyba będę łapać. Wsadzę ją do klatki, żeby ona nie jadła, a dzieci żeby jadły. Tak jutro mi rano czeka łapanka. Jak ja się cieszę, byście się nasiedziały, moje żabki. Po prostu będzie miesiąc, miesiąc u ciotki Gosi. Takie piękności, żeby miesiąc siedziały. To są jakieś okropne czasy do adopcji. Okropne po prostu. Jeszcze tak nie było. One powinny iść po prostu po tygodniu do swojego domka. Bo przecież już były fajne koteczki od początku, nic im nie było. Także krótka kwarantanna i powinny iść. Bo teraz już są takie długie, duże koty obyśtawowe. Piękne jesteście. Imionka im zostaną, bo się bardzo pani Ewie podobają imiona. No, a jutro zgłosiła się miła rodzinka, która pojedzie specjalnie, słuchajcie, 2,5 godziny w jedną stronę, żeby zabić, no bo pani Ewa akurat nie może w tej chwili przyjechać. Brat niestety też nie może w najbliższych dniach, więc one musiałyby znowu czekać do weekendu gdzieś tam i ja już bardzo tego nie chciałam. Takie kochane, takie kochane, takie kochane. A wy macie ostatnią noc zieloną. Zielona noc. Ty moja piękności. Moja piękność. Piękności kochane. Dobrze, wiecie co zrobimy? Damy wam jedzonko. Ja tu gdzieś przyniosłam tą waszą puchę. Gdzie ja? Co ja z nią zrobiłam? Jest tutaj. Już koteczką dajemy. Ładne. Okropnie. Tak? Już wam daję ptaszynki. Chodźcie, macie tutaj. Tu macie waszą miseczkę. O. I tu jest koniec tej puchy. Macie tą samą firmę kupioną w domku.
Także wszystko będzie dobrze. Przyniosę wam jeszcze suche. Nasze maliniaczki nie piszą. A tak by się chciało, żeby pisały, żebyśmy się nie martwili. A ja zawsze, jak ludzie nie piszą, to ja się martwię. Myślę sobie, że to jest coś mojego. No, dziewczynki się zajęły, to ja się też zajmę swoimi sprawami. Tak? Swoimi się zajmę, czyli kuwetami. Czekajcie, niuniki. Hello, hello. Hello, hello. No. No chodźcie. Tak ładnie, żeście ganiały razem, wyglądałyście ładnie. Ale teraz kokosanka zaczęła wcinać. Brzuszki to one mają pełne, one lubią sobie pojeść. Także nowej rodzince mówimy, że na razie musi się uzbroić w cierpliwość i karmić kotki, żeby kotki się czuły bezpiecznie. Że jedzonka im nie zabraknie. Tak, kochanie. O, jaka ty jesteś milusia. Jaka piękna kieciulka, cudowna, cudowna kieciuleńka, cudowna, piękna moja malutka. Oj, jak mruczy, słoneczko kochane. No dobra, to tu wystarczy tego filmiku i zaraz idę do drugiego pokoju. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie. Hop, hop. No proszę. No spokojnie, Niuniuś. Anyszku, spokojnie, zobacz. Sesja po prostu błaskaniowa, wiesz? Zobacz, kochanie. A tu nam chodzi szafranek i zagląda. Szafranek jest najbardziej odważny. A ucieka skubaniec przede mną? Nie bój się, słoneczko. Zobacz, całkiem przyjemnie, widzisz? No popatrz. Całkiem przyjemnie. No zobacz, kochanie. Czy nie jest milutko? Wracamy. Wracamy, tak. Kładziemy się ładnie. O, na boczku. Super kot. Super kot. Nie można od ciotki uciec. Jest to po prostu niewykonalne. No nie wiem, może ktoś będzie miał do mnie znowu wąty, że ja tak robię. Ale wiecie, jak ja tak zostawię te kotki tutaj, to po prostu minie miesiąc, potem drugi, a one będą dalej bały się człowieka. Ja mam taką metodę i ona zazwyczaj w którymś momencie się sprawdza. Potem przejdziemy do zabawy z nimi, ale chcę, żeby troszkę poznały rękę, żeby w tej zabawie można było głasnąć. Poza tym zabawa już będzie w tamtym pokoju, bo tutaj pod tym łóżkiem ja nie mam tutaj jak. Tam będziemy też widzieć, jak one się zachowują, kiedy mnie nie ma. Ładny kotek, śliczny, no jaki piękny, jaki grzeczny, jaki ładny kotek, no zobacz, jaki milutki kotek. Szafranku, cześć! No,
już się koteczek troszeczkę. On jak na mnie spojrzy i sobie przypomni, że ja tu jestem, to natychmiast się spina. Bo teraz się pięknie rozluźnił i dopóki na mnie nie spojrzy, to po prostu jest wszystko okej. No dobra, puścimy go. Puścimy wączuszka. I bierzemy następnego kotka. Dobra, powiem wam, że walka była zacięta, zawzięta. I mam w końcu tego szafranka. Znaczy nie tyle walka, co ucieczka. Także mnie przegonił, równo mnie tu przegonił. No i czemu? Czy ja ci coś robię złego? Powiedz. Popatrz, jak fajnie. Widziałeś? Super po prostu. Chodź na tu. O, tak się połóż ładnie. Widzisz? Popatrz, jak jest super. Zobacz, warto było uciekać. Już będziesz zaraz mruczał. Już ty jesteś najbardziej taki milutki kotek. No i po co było uciekać przed cioteczką, jak tak fajnie jest? Zobacz, jak fajnie. Zobacz, kochanie. Pięknie, tak? On udaje takiego groźnego. Ale mnie przegonił. Na kolana. I powstań, i na kolana. I z miotłą pod kanapę. Tak? O, chodź tutaj. O. Niech cię wszyscy podziwiają, jaki jesteś piękny. Piękny koteczek. No i co jest takiego złego? Co jest takiego złego w tym? Jak mnie zobaczysz, tak? To jest źle. Ja jestem przerażająca. Wiem o tym. Przerażająca, taka łysa na pyszczku. Taka wielka kobita. Tak? Taka wysoka. Nie, taka jak koteczek zgrabniutki. Piękny, malutki. No co, fajnie? Zaraz dostaniesz jedzonko. O, jaki śliczny kotek. Piękny. No widzisz. No widzisz. No jak tam jest traktorek? No włącz troszkę traktorek. Jesteś taki fajny kotek. Taki śliczniutki. O, słuchajcie, kot. Na dworze, słuchajcie, kot jakiś krzyczy i tutaj Lukrecja się tak wkurzyła, coś niesamowitego, wlazła pod łóżko. No, straszne rzeczy. Mamy trzeciego uciekiniera, to jest taki chowacz, że ja się znowu, słuchajcie, nałapałam go. Siedź, kochany, siedź, spokojnie. Widzisz, ty wczoraj nie miałeś sesji, bo żeś się schował. I dziś jesteś już dzikus? Total. Total dzikus. No. Musimy znowu od nowa pokazywać ci, że to jest tylko takie drapanko, wiesz? Które kotki bardzo lubią. Bardzo lubią drapanko, głaskanko. Zobacz. Widzisz? Tak. Musisz tak się troszkę bardziej odprężyć. O, tak. Nie siedzieć taki, wiesz, spięty, jakby nie wiadomo co. Ale żeście mi gimnastykę zrobiły, także ja mam już jutrzejszą gimnastykę z głowy. Wstań, powstań, wyciągnij się, połóż na podłodze, wyskocz do góry. Wykaż się refleksem. I jeszcze zmysłem detektywistycznym. Tego cwaniaka szafranek zdradził, bo on sobie znalazł takie miejsce, ja już wiem, gdzie on się wczoraj schował. No. Kminka. No i co, kmineczku, czy nie jest przyjemnie? Powiedz, czy to nie jest jakaś atrakcja? Takie spa w ciągu dnia?
atrakcje, zabiegi rehabilitacyjne, wiesz, te rzeczy, sanatorium u ciotki Gosianki. No już jest lepiej. To jest tak jak z wyrabianiem ciasta. Musi być elastyczne, musi być podatne. No proszę. Jakoś tam nam idzie, nie, kochanie? Tak? Kmineczku, a ty byś prysnął? Nie uciekaj, nie, jeszcze nie uciekaj. Strasznie się cieszę, że wy jesteście takie niegryzące kotki. I nie drapiące, tylko uciekające. Musimy robić, wiesz, tak po prostu potem jest duży problem. Jak masz jeden dzień przerwy, to cały, wszystko, cała praca na darmo i idzie wtedy regres. Nie bój się, nie bój. Nie bój się, nie bój, nie bój. Dobra, puszczę cię już. No, puszczę. Pa, pa, pa. Puszczam kotyczkę.